Tak do tej pory wyglądała dokumentacja medyczna choroby w szpitalu imienia Antoniego Falkiewicza na wrocławskim Brochowie. Teraz ma mieć postać elektroniczną. Wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej w szpitalu specjalistycznym imienia Antoniego Falkiewicza będzie kosztować 10 milionów złotych, z czego 8 pokrywa zarząd województwa ze środków unijnych. Jest niezwykle ważna dla pacjentów, bo ona umożliwia szybszą diagnozę, ponieważ w momencie, kiedy pacjent przychodzi do lekarza, lekarz zna całą historię nie tylko tej choroby, z którą potencjalnie przychodzi, ale wszystkie choroby, na jakie pacjent chorował, ale również sposoby leczenia, dawkowania, więc pacjent nie musi mieć tej dokumentacji przy sobie. Dokumentacja medyczna w szpitalach przeszła przez lata prawdziwą rewolucję. Dokumentację medyczną, oczywiście papierową, wypełniało się za pomocą długopisa. To było takie problematyczne potem odczytanie, bo słynne było przecież powiedzonko, że o, pismo lekarza tego nikt nie odczyta, nawet doktor, który to napisał. Więc z tym był zawsze problem. Potem wprowadzono maszyny do pisania i próbowano to jakoś, tą taką nieczytelność zlikwidować. No a teraz jak się wprowadza systemy informatyczne, to ta czytelność jest jednoznaczna, określona bardzo dokładnie w czasie. Dzięki nowemu systemowi lekarze mają znacznie zyskać na czasie i obsłużyć więcej pacjentów. Dążymy do tego, żeby jak najbardziej to z jednej strony zinformatyzować, a z drugiej strony uprościć, bo trzeba pamiętać, że czas pracy lekarza jest bardzo cenny, więc szkoda mu, żeby zajmował się czasem wypełniania jakichś dokumentów, papierów, tylko odciążyć go jak najmniejszej takiej roli administratora. Dzięki systemowi e-dokumentacji lekarze będą mieli także znacznie większą wiedzę na temat stanu zdrowia tych pacjentów, którzy są przewiezieni do szpitala w trybie pilnym i sami nie są w stanie udzielić medykom żadnych informacji. Ma również kapitalne znaczenie w nagłych przypadkach. Jeżeli pacjent, powiedzmy, traci przytomność, bierze udział w zdarzeniu drogowym, ulega wypadkowi, nie ma tej dokumentacji przy sobie, natomiast jeżeli trafi do szpitala, który jest w tym systemie, to lekarz, który podejmuje decyzję, ma pełną wiedzę na temat pacjenta. System e-dokumentacji zostanie także wdrożony w Dolnośląskim Centrum Transplantacji Komórkowych oraz m.in. w obwodzie lecznictwa kolejowego we Wrocławiu. Łukasz Ciona, Echo 24.